chwilę rozpoczniemy spływ kolejną rzeką. Tym razem rzeka na Mazowszu, pod Warszawą. Rzeka Świder na nas czeka. Jak widać, dużo spływów się tutaj Świdrem odbywa. A jesteśmy w Emowie, koło Otwocka. Jakieś 20 km od Warszawy. Bartek się przygotowuje do spływu Świdrem. Ja też. Ja też. I zaczynamy spływ Świdrem. Już widzimy, że tu dużo rybek jest, które nas mijają. I są nurogęsi zaraz na starcie. Zaraz do nich podpłyniemy. Ale ich dużo. Raz, dwa, 8 nurogęsi. 8 nurogęsi. Płyną z zwartym statkiem. Trochę bardziej za nurogęsiami. Patrz, a ta jedna to tak płynie do ciebie. A tam dwie jeszcze z przodu. To jest mama musia albo tata. Cała rodzina, mówisz? Proszę, proszę. Ale ich tu jest. Piękne. Piękny widok. Cała ekipa mrogąsek. Mają mokre te piropuki. Tu z tej podleci. One chodzą po tej wodzie normalnie. Piękny jest ten Świder. Piękny. I na razie cały czas mamy przewodniczki. Nurogąski przed nami płyną, prowadzą nas, wskazują nam nurt wody, żebyśmy nie osiedli na mieliźnie. Tor. Jak polowniki w porcie. Dokładnie. No, nasze nurogęsi już zajęły się swoimi sprawami, przestały być naszymi przewodnikami, a szkoda, bo dobrze im szło. No nic, musimy radzić sobie sami. Piękna jest ta rzeka. Nie za głęboka, kamień. Teraz dopiero go zobaczyłam. Nie jest głęboka, bo jest susza. No właśnie, ale są kamienie na dnie i trzeba uważać. Wszystko jest pod wodą. Bardziej na środek, Bartek, bo tu się płytko robi. Są rybki. Są cegły i kamienie. Bo tutaj się nad tymi kamieniami widać, że są kamienie, bo są bystrze, nie? To bystrza są nad tymi właśnie. No i tak było dobrze właśnie. Bo tam obok był kamień. Się robi taka ścieżka wąska między kamieniami. Mówię ci, najlepsze były nurogęsi. No a my płyniemy sobie rzeką Świder. Z miejscowości, której nie jestem w stanie zapamiętać. Z Wólki Mląckiej, Bartek mówi. Do Emowa płyniemy. Do Emowa. No i co? Emów, taka miejscowość. Ta rzeka ma trochę kamieniste, trochę piaszczyste dno. Są tu różne przeszkody, są zwalone drzewa, ale tak raczej je można na razie wyminąć bez wychodzenia z kajaka. Poziom wody nie jest za wysoki, tak jakoś około od 20 do 60 może centymetrów, może trochę więcej czasami. No, liczne kamienie wystające duże z rzeki, ale są do ominięcia, więc rzeka jest piękna. Czasami pojawiają się bystrza. Tak jak przed nami. Tak jak na przykład przed nami, takie małe bystrze na kamieniach, za chwilę tam płyniemy. Brałabym to, Bartek, całkiem z prawej. To nie chcesz mieć ciekawego materiału. Chciałabym taki materiał, żeby przeżyć. 10 cm. O, piękna ważka mi tutaj pozuje. Proszę bardzo, jaka pozerka. Usiadła mi na ręce, mogę ją nakręcić. W ogóle tak, znajdujemy się na Mazowszu, jakieś 20 km za Warszawą, niedaleko miejscowości Józefów. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy się trochę wyrywać z wielkiego miasta, spośród betonu i wielkich bloków, bo tutaj naprawdę na łonie natury, w ciszy można się zrelaksować, płynąć tą rzeczką. Słychać gdzieś tak w oddali samochody, ale odgłosy przyrody też słychać i jej bliskość tutaj. A rzeka, którą płyniemy, nie jest długą rzeką, ma około 89 km. Jest prawym dopływem Wisły, a swoje źródła ma w miejscowości, która nazywa się Wysoczyzna Żelechowska. O, i tutaj właśnie taki jak ten kamień, co jakiś czas kamień się zdarza. Oj, oj, oj. Tutaj teraz pod tą gałęzią na początku były rybki, tu nie widzę. Tak, to jest jedna z charakterystycznych cech tej rzeki, że są właśnie takie klify, skarpy. No, mocno meandruje też ta rzeka. Ma piaszczysto-kamieniste dno, ale to już chyba mówiłam. No, a może teraz powiem, skąd nazwa, bo nazwa rzeki jest bardzo ciekawa. Pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu świt lub swit i oznacza woda, wilgotny błyszczeć, lśnić. Może to właśnie brać się stąd, że rzeka ma kręty charakter i w jej wodzie powstają podobno wiry wodne, świdry. Także dwie takie możliwości pochodzenia nazwy. Gdyby było gęsi, to bym tutaj nie musiał zastanawiać, nie? Tak, one by najlepszą drogę wybrały. No tutaj nie wiem. Mieścimy się? takie niespodzianki na szlaku wodnym. Krokodyl. No. Ale tak, ale śpi. Świdrowy krokodyl. Świdrowy. O! Będziemy przepływać pod drzewkiem, Bartek. No tu jest wałkowo. Będę musiał tam się przycisnąć z prawej. Chyba z prawej, no. Ale tu ładnie, to nakręć. Fajnie słońce świeci. Kręcę właśnie. Pięknie. Akurat przypadkowo się zdarzyło, że mam włączoną kamerę. A tu błyszczy ta rzeka. Odsłoneczka, no. I tym to oto sposobem kończymy nasz dzisiejszy spływ. No jeszcze nie kończymy. Ale już prawie. Szybko poszło. Jednak nurt rzeki jest dosyć wartki jednak. Pomimo, że jest płytka, to szybko poszło i tutaj tak naprawdę nasza baza 50 metrów za mostem po prawej stronie. Ale to nie jest nasza. A to nie to. To nie nasza baza. Inna. To pomyłka. To nie kończymy jeszcze tego spływu. Ale jest fajny most, to go nakręcę. A potem wytnę tekst, który tu gadałam. Na prawo. Mein Gott. No, więc tym razem to już naprawdę koniec. Dopłynęliśmy do przystani Emów. Przyjemny spływ taki na 2 godzinki. Odpoczęliśmy po trudnych 2 dniach w Warszawie. W niezwykłym upale. I tutaj jest meta naszego spływu. Tam już jakiś pan leży w trawie. Ale to chyba nie jest z obsługi. W każdym razie tu mamy taki kawałek plaży, na którym zaparkujemy. Szybko poszło. No i pięknie. Jak ci się podobało na Świdrze? Bardzo. W taki upał to jest najlepsza forma odpoczynku. A nie chciałaś na Pas Kultury wjechać? Trochę mnie odstraszały w piątek, znaczy 2 dni temu, jak tam byliśmy, ogromne kolejki. I chyba trzeba tam przyjechać kiedyś poza sezonem. A na Świdrze nie ma kolejek? Nie. Na Świdrze wszystko jest inne. Powoli, spokojnie, w rytmie przyrody.